Państwa bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I na początku chciałabym Was przeprosić za to, iż wczorajszy filmik będzie dopiero dzisiaj, ze względu na to, iż sprawy techniczne mnie pokonały. Czterokrotnie wczoraj renderowałam film i okazało się, że mi się tutaj komputer zrestartował, musiałam całą czynność zaczynać od początku. Zatem dzisiaj postaram się, aby te dwa filmiki się ukazały, żebyście mogli sobie to nadrobić. I pamiętajcie też o tym, że mam dla trzech osób tutaj niespodziankę. Jak już pewnie część z Was wie, że na 2000 subskrypcji robimy live'a i właśnie dla trzech osób będzie tutaj ta niespodzianka. I o czym tu mowa? Po pierwsze, moi drodzy, te osoby, które subskrybują kanał, te osoby, które będą obecne na live i te osoby, które we wczorajszym i dzisiejszym filmiku na dole w komentarzach napiszecie, dlaczego to właśnie Wy moglibyście dostać ten portret numerologiczny, pełny portret numerologiczny. Wybiorę trzy osoby, które ode mnie uzyskają właśnie taki portret i sprawdzajcie moje odpowiedzi ewentualnie na Wasze komentarze, bo tam będę Wam pisała, któż to otrzymał, bądź w opisie filmu. Zobaczymy, jak będzie. Ale wracając do rzeczy. Każda osoba, która chciałaby uzyskać odpowiedź w formie wideo, wystarczy, jeśli przez magiczne wrota wyślę SMS-ka. Na dole jest link bezpośredni odsyłający do mnie. Tutaj powinna być informacja, czego ja potrzebuję w SMS-ie, abym mogła Wam odpowiedzieć. I bardzo Was proszę, aby nie zadawały pytań kobiety w ciąży, bo miewam SMS-y od kobiet w ciąży, a ja nie stawiam kobietom w ciąży i bardzo proszę, abyście to uszanowali. Bardzo proszę, aby również tutaj kontaktowały się ze mną tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Zatem, aby nie przedłużać, zaczynamy kolejny tutaj odcinek serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I mam tutaj SMS-ka anonimowego z prośbą na YouTube. Proszę o portret numerologiczny mojej daty urodzenia, praca, predyspozycje, talenty. Już patrzymy, jak to wygląda tutaj. Ok, teraz tak. Okej. I ukryte talenty jeszcze 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, czyli raz, dwa, trzy. Jeśli chodzi o ukryte talenty tutaj, to są w cesarzowej. Już patrzymy, jakież to są ukryte talenty w cesarzowej. Zdolność pomnażania bogactwa bliskich. Dawanie i branie miłości, urzeczywistnianie marzeń. Dawanie innym możliwości wiary, iż są we właściwym miejscu, doradztwo, zawody związane również z kosmetyką, pizarzem, modą. Również może to być talent w postaci takiego, iż może Pani wiedzieć, jak gospodarować zasobem, który Pani posiada, tak? Czy zasobem domostwa, czy zasobem w pracy. Również może to być dekorator wnętrz, upiększanie na przykład starych mebli, upiększanie na przykład starych budynków, tak, spa, solarium, takie rzeczy mi się tutaj w ukrytych talentach przy Pani pokazuje. Jeżeli chodzi o klucz wcielenia, ma Pani 11. Jedenastka jest to wibracja, która może wnosić jakieś tam problemy odnośnie w kwestiach partnerskich. Ze względu na to, że jedenastki w przypadku kobiet to jest przez pryzmat być może jakichś tam trudnych doświadczeń w kontaktach międzyludzkich, może być to mylnie definiowane, czy też osoba, która jest Bogu ducha winna, może niechcący poprzez ten pryzmat obrywać, tak? Ważne, żeby w tym kierunku nie podążać. Również może być też tak, że na przykład jeśli by się Pani znalazła w sytuacji zawodowej znacznie lepszej od mężczyzny, czy też osoby, z którą Pani będzie partnerowała sobie, to żeby ta osoba nie czuła tego,
takiej wyższości. Ja nie mówię, że pani tak robi, to są takie możliwe predyspozycje, tendencje. Ten typ tak ma. Również może to się odzwierciedlać zupełnie w drugą stronę, na zasadzie takiej, że to pani się układa pod mężczyznę. Proszę tego nie robić. Partnerstwo 1 do 1. Ma pani wibrację 1 z całości, wibracja 1 z całości, w zasadzie 10, tak? Jedynka podbita zerem. To jest coś takiego, aby uważać to, co zarobię, to wydaje, żeby tak się to nie realizowało, ale również, żeby nie spalać wszystkich pomysłów, czy też mostów nie palić ze sobą. Pani może być liderką, jak najbardziej, podążać w kwestiach zawodowych jako lider, jako indywiduum również, ale tutaj ta jedenastka może troszeczkę w tym przeszkadzać. A predyspozycje tutaj to jest tak, 18. Nie wiem, czy w dzieciństwie nie były jakieś lęki, czy też pani się czegoś bała, jakieś fobie, bo mi się coś takiego tu pokazuje. Negatyw, jeżeli chodzi o aspekt kobiecy w rodzinie. Może być to mama, może to być babcia, prababcia, bądź starsza siostra, znacznie starsza, bądź ciotka. W każdym razie coś prawie o pokolenie wyżej. 9, 10, 19, 26, 4. Generalnie na jesieni życia jest pani na stabilnym gruncie finansowym, ale również posiada pani dom, czyli podstawy dosyć solidne. 18, 19, 20. Również karta sądu ostatecznego w negatywie. W tarocie mówię o tym, że nie mamy wiary w siebie, że możemy czuć się gorsi w pewnych momentach od innych, bądź też czuć się odpowiedzialni za błędy innych, czy też wstydzić się tych błędów innych. To też w tym kierunku nie podążać. Zatem takie informacje są. Teraz jest pani w takim momencie, że może pani czuć i mieć wrażenie, że cały świat się kręci, ale bez pani. Po wrześniu tego roku wejdzie pani w taki moment, kiedy zaczną się realizować kontakty międzyludzkie, większej aktywności, być może jakieś tutaj relacje zwiększone w pani kierunku, a po wrześniu 2018 będzie taki wow i boom, jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-materialne. Dziękuję pani serdecznie za SMS-ka, pozdrawiam serdecznie. No dobrze. I mamy tutaj dalej odpowiedź. Pani Beatka. Pani Beatka. Moja córka Julia, i to jest data urodzenia, należy do agencji reklamowej. Czy dostanie jakieś zlecenia? Czy ktoś się nią zainteresuje pod tym kątem YouTube? Dobra. Czy Julia dostanie od agencji reklamowej jakieś zlecenie? Julia. Czy Julia dostanie jakieś zlecenia z agencji reklamowej? Czy Julia dostanie zlecenia z agencji reklamowej? Okej. Tak. Czy Julia dostanie zlecenia z agencji reklamowej? Czy dostanie? Ja powiem tak, dostanie i to ja mam wrażenie, że to nie będzie taki długi okres czasu. Mi się to pokazuje od 8 tygodni do 6 miesięcy, coś takiego przy niej. Są to wiadomości, tak? Wiadomości, które idą do Julii. Mam też pokazany jakiś ogromny lęk, jakieś ogromne obawy, bo może to się wiązać z jakimś tam wyjazdem. Może też to być tak, że ona to odrzuci, bądź wszyscy odrzucą, nie wiem, czy to z racji odległości, czy też z jakiejś innej historii. W każdym razie odpowiadając wprost na pani bardzo pytanie, tak, otrzyma jakieś zlecenie, czy ktoś się nią zainteresuje? Owszem. Na takiej zasadzie ważne, żeby lęki, które gdzieś tam będą się definiowały, nie były tego przeszkodą. Pozdrawiam serdecznie. I już patrzymy dalej, kto to do mnie napisał. To nie jest na YouTube. O, to jest na YouTube. Dobra. Czy ten związek przetrwa? Proszę o odpowiedź na YouTube. Marta pyta o Dominika. Czy ten związek przetrwa? Marta pyta o Dominika. Marta.
związek przetrwa? Czy ten związek przetrwa? Już patrzymy, czy ten związek przetrwa. Co też Dominik wnosi do tej relacji? Co on też ma w głowie? Co on też ma w sercu? Co on też zrobi? Może ten związek nie przetrwać, ale no proszę zobaczyć, co on tutaj wnosi w tą relację. Ja mam wrażenie, że on jakby tutaj idzie w innym kierunku troszkę, tak jakby poczuł coś do kogoś innego, mam wrażenie. Jest karta w głowie tego, jak on widzi tą relację. Mi się pokazuje tutaj jakieś uwiązanie, tak jakby jakaś toksyczność między wami była w jego mniemaniu. Ja nie mówię, że wy macie związek toksyczny, tylko to jest tak jakby w jego mniemaniu się coś takiego realizuje. To, co jest jakby pani, jest dla niego ważna, jak najbardziej tak, ale nie mam tutaj, co on zrobi, jest karta śmierci, a karta śmierci mówi o tym, że zamykam tą relację i idę w innym kierunku. To, co was łączy, karty pokazują, że tak jakbyście, że wy jakby albo spełniliście jakąś rolę ze sobą i warto by było po prostu podążać każdy w inną stronę. Nie mam wrażenia, że koło niego się ktoś kręci, jakaś kobieta tutaj. I to, co jest tu zubożenie, ja mam przy pani innego mężczyznę. Dlaczego mi się to nie nagrywa? No, także to jest cały rozkład dla pani, pani Marto. Zatem tak, on wnosi uczucia do kogoś innego, jest tutaj toksyczność, jest pani dla niego ważna mimo wszystko. Jest tu karta śmierci, która mówi o tym, że idę w innym kierunku, że wy w tym kierunku powinniście innym podążać, jak najbardziej. Jest energia innej kobiety przy nim, a przy pani ktoś zupełnie inny się pojawia. Takie mam wrażenie. Zatem przykro mi, pani Marto, ale mam wrażenie, że ten związek nie przetrwa. Jeszcze sprawdzę, czy są jeszcze inne odpowiedzi na YouTube. To nie jest na YouTube. Odpowiedziałam. To nie jest na YouTube. To już odpowiedziałam wczoraj. To wszyscy, moi drodzy. Dzisiaj zatem bardzo króciutki filmik. Nagrywałam wcześniej rano, bo chcę obrobić wam te dwa filmy, bo ten wczorajszy jeszcze się renderuje. Ja nie wiem po prostu, o co chodzi. W każdym razie wrzucę wam dzisiaj dwa. Mam nadzieję, że wrzucę wam dzisiaj dwa filmiki, moi drodzy. Zatem ja wam dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień. Dziękuję wam, że jesteście. Jeśli wam się podobało, łapka w górę. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanał, to zachęcam. Pamiętajcie o live'ie i pamiętajcie o komentarzach, dlaczego właśnie to wy powinniście dostać pełny portret numerologiczny ode mnie. Ściskam was, do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Pa, pa!